uda. Dla tych, którzy oglądają to jako archiwum na kanale Koza Stream, to przede wszystkim moglibyście zostawić łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. Gdybyśmy 1000 łapek przebili na tym materiale, to by było coś. A o co chodzi w dzisiejszym filmie? Słuchajcie, Krzysztof Piątek jest w niesamowitej formie w rzeczywistości. Łączy się go z Manchesterem City, łączy się go z Barceloną, Liverpoolem, innymi genialnymi zespołami, dlatego ja się zastanawiam, co by było, gdyby Krzysztof Piątek pojawił się w Dumie Katalonii. Jeden jest tylko problem z Krzysztofem Piątkiem, a mianowicie taki, że on dopiero co pojawił się w Genui. Tak więc tutaj musimy, musimy zrobić transfer po prostu taki poza grą i musimy sprzedać Piątka z Włoch do Barcelony, bo inaczej po prostu by nam się to nie udało. Postaramy się zagrać wszystkie mecze Krzysztofem Piątkiem i zobaczymy, czy będzie on... tak samo, w tak samo dobrej formie jak w klubie z Genui. Z Genui, dobrze powiedziałem. Czekajcie, bo szukam tego Piątka. Jest, proszę bardzo, Polak oceniony na 70. Przejdźmy do Hiszpanii, zobaczymy. Damy mu oczywiście treningi, żeby jak gdyby ten rozwój jego podtrzymać. Przerzucamy go do Barcelony i to jest wszystko, co było do zrobienia, jeśli chodzi o ten transfer poza, przepraszam, poza grą, więc tutaj możemy już stąd wyjść, i będziemy mogli rozpocząć nową karierę. Wydaje mi się, że to jest dosyć świeży pomysł, zobaczymy jak to będzie wyglądało, słuchajcie. Dla wszystkich na czacie, którzy piszą, że są lagi, widziałem, że coś przylagowało, ale to nie moja wina, jakby ja nie zgubiłem ani jednej klateczki na OBS-ie, więc to jest kwestia YouTube'a. Co mogę powiedzieć więcej? Odśwież składy, wtedy Piątek 72. No dobra, to zróbmy to jeszcze przed... Bo póki zaczynamy karierę, możemy to zrobić, słuchajcie. Póki zaczynamy karierę, możemy to zrobić, więc tak, edytuj zespoły. Pobierzmy sobie najnowszą aktualizację, która nam to wszystko zresetuje, ale to jakby jest kwestia jednego kliknięcia znowuż, a wolę zrobić to w ten sposób niż... potem nie mieć po prostu lepszego Polaka niż możemy mieć. Więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. Witam wszystkich, którzy wbijają. Słuchajcie, tak jak mówię, dzisiaj live ekspresowy, ale pomysł po prostu pojawił mi się parę minut temu w głowie. Od razu tylko strzeliłem miniaturkę na szybko i stwierdziłem, że musimy to zrealizować jeszcze dzisiaj. Bo czemu nie? Mam na to ochotę. Nie będzie to najdłuższy stream, ale wydaje mi się, że... to będzie naprawdę spoko. Tak więc jeszcze raz, Genua, napastnicy. Okej, okay. I Piątek jest rzeczywiście 72. Więc tej osobie, która powiedziała o tym, że mamy tutaj lepszego Polaka, bardzo dziękuję, bo to nam zaoszczędza troszkę czasu, żeby po prostu go poprawić, stworzyć lepszym. Będzie 5 treningów, tak, będzie 5 treningów dla Piątka, spokojnie. Tutaj zrobimy to w ten sposób, postawimy na jego maksymalny rozwój i zobaczymy jak nam się to wszystko poukłada. Tak więc dobra, wychodzimy stąd, przechodzimy do graj, bierzemy sobie oczywiście nową karierę. Tutaj pozwolicie, że się nie będę za bardzo zagłębiał w to tworzenie menadżera i tak dalej, nas nie interesuje. To wiemy, chociaż sam mogłem wybrać jakiś bonus, nie? Wiecie co, ja nie chcę brać tego bonusu, przyznam szczerze. Ja go nie chcę w tym momencie. Mam nadzieję, że będę mógł zrobić to gdzieś indziej. No ja nie chcę tego bonusu, po co mi ten bonus w tej karierze? Tutaj nic z tego nam się nie przyda, najwyżej to zmarnujemy. Takie życie w naszej branży. Bierzemy Barcelonę. No i wszystko bierzemy dalej. Gotowe, tylko tutaj musimy najważniejsze się skupić, bo nie chcemy mieć najnowszych składów, tylko chcemy... Nie da się tego zrobić? Czy nie da się tego zrobić? Czekajcie. Brać obecne składy, czy... No dobra, zobaczymy, słuchajcie, najwyżej trzeba będzie zacząć od nowa. Weźmy, nie wiem czy to coś zmienia, słuchajcie, ale weźmy sobie weźmy sobie Ultimate. Nie zna świata poza FIFA, dobra. Rozgrywki europejskie mamy, więc to jest spoko. I zobaczymy. Bierzemy obecne składy, dobra, i zobaczymy jak będzie Piątek, to będzie, jak nie będzie, to będziemy musieli jakoś pokombinować inaczej. I miejmy nadzieję, że to zadziała, słuchajcie. I miejmy nadzieję, że to zadziała. To plus 60% przed każdą karierą masz wybór. O, to super, to bardzo się cieszę. I dostajemy też dotację,
pod tytułem Koza Najlepszy. Bardzo mi miło. Jak tam zdrowie? Dobrze, dobrze. Jestem bardzo zmęczony, bo ostatnio prowadzę mega aktywny tryb życia. Znaczy, mega dużo rzeczy się dzieje, ale jest okej. Okay. Naprawdę jest okej. I mam nadzieję, że ta kariera się nam uda, że ja się wyrobię w czasie i że będzie dobrze. Słuchajcie, tutaj będzie dużo symulacji, jakby... Co mogę więcej powiedzieć? Nie chcemy meczów przedsezonowych, bo to nam i tak nic tutaj nie da. I to co najważniejsze, słuchajcie, zobaczmy czy jest polski napastnik w naszym klubie. Zespół jest Luis Suárez, super, to wszystko wiemy, Luis Suárez i jest Krzysztof Piątek w Barcelonie, proszę bardzo. Tak więc wygląda to niesamowicie. I to jest jedyna zmiana, którą robimy w tym składzie, słuchajcie, poza oczywiście takimi, które mogą nas kosztować, znaczy, które będziemy musieli zrobić przez ewentualne kontuzje i tak dalej. Oczywiście ustawimy sobie też na samym początku treningi, gdzie Krzysztof Piątek dostanie naprawdę srogi wycisk, bo tutaj wszystko będziemy u niego absolutnie rozwijali. No to co ja mogę powiedzieć, gościu, czegoś takiego się chłopaku nie spodziewałeś. Powiem wam szczerze, że to co mnie najbardziej smuci, wydaje mi się, że Krzysztof Piątek jest ode mnie młodszy. Jest to dosyć przerażająca informacja, bo wydaje mi się, że to jest rocznik. A nie, tego nie zobaczymy tu. Zaraz zobaczymy, który to jest rocznik. Na początku zobaczmy, co możemy u niego jeszcze poprawić. Podania, no stary, jesteś w Barcelonie, to musisz rozwinąć. Oczywiście jeszcze raz będziemy trenowali Krzysztofa Piątka. Podania, okej, są jeszcze, ale strzelanie może mamy jeszcze jakieś dostępne. Niestety nie, to może stałe fragmenty gry? Nie. Tak więc jeszcze raz podania będziemy rozwijali u tego zawodnika. Mam jeszcze dostępne trudne, więc może zejść do skrzydła i dośrodkować. 95. rocznik, no to ja i Krzysztof Piątek mamy tyle samo lat. I niestety nie mamy tylu samo, tak, nie mamy tyle samo goli w Serie A. Szkoda. Dobra, tak więc słuchajcie, bez zbędnych ceregieli zobaczymy, jak to będzie wyglądało w tym meczu. Kuba Lewandowski, wielkie dzięki za dotację, naprawdę doceniam, witam, oczywiście, że witam jak zwykle, ja tak samo, fajnie, że jesteś. My dostajemy propozycję za Silesen, ale przyznam szczerze, że chyba nie mamy dodatkowego bramkarza, więc niech Silesen zostanie u nas na dłużej. Jedyny zawodnik, którego mógłbym sprzedać, to Suárez. Zobaczymy też jak gra rozwiąże konflikt tego, że Suárez będzie u nas na stałe, jak, znaczy na stałe na ławce, czy on się obrazi, będzie chciał odejść. Ciekawy jestem jak to będzie wyglądało, to jest też fajny koncept na sam początek FIFA, żeby znać te zachowania, zanim zaczniemy karierę, bo już niedługo zaczniemy karierę na samym dnie łańcucha karmowego Ligi Angielskiej, czyli w czwartej lidze angielskiej i będziemy piąć się na sam szczyt, więc powinno być ciekawie, aczkolwiek myślę, czy może nie zaczniemy w trzeciej Bundeslidze. To jest coś, co także biorę pod uwagę. No ale zobaczymy jak to będzie, na razie słuchajcie... Sezon przygotowawczy Krzysztofa Piątka trwa w najlepsze. No i już powoli zbliża się do 73. No jestem naprawdę ciekawy, słuchajcie, jak obstawiacie? Ile goli w tym sezonie symulacyjnym strzeli Krzysztof Piątek? To jest moje pytanie do was. Bo szczerze powiedziawszy, mega mnie to zastanawia, czy on w ogóle będzie strzelał, bo może się okazać w ogóle nieefektywny w tej symulacji, wiecie, nie wiadomo jak to będzie wyglądało. Widzę, że 10 to jest najpopularniejsze. 10, 11, 12, 14. Oczywiście nie mówimy o sezonie prawdziwym, tylko mówimy o tych naszych zabawach tutaj. Wiecie co, damy sobie czas, tutaj przesymulujemy, bo nie chce mi się robić tylko tych treningów i tak będziemy robili w sezonie. Widzę, że 15 max to jest to, co mu dajecie. I zobaczymy... I zobaczymy jak to będzie się prezentowało na koniec. Kto ma rację? Czy rację mają ci, którzy w niego wierzą nawet na 23 gole? Czy pesymiści tacy jak ja, którzy boją się, że to może nie zabanglać? Zobaczymy, słuchajcie, czas na debiut naszego zawodnika. Tu sobie oczywiście wszystko... popomijamy. Widziałem ofertę wypożyczenia dla Suareza, ale oczywiście to był Denis Suárez, a nie Luis Suárez. Dobra, zobaczymy, słuchajcie. Gramy z Sevillą, nasz pierwszy mecz. Jeden mecz, bo zmieniła się ta formuła. Suárez ma sugestię, że on powinien zagrać. Przykro mi, Luis, to będzie sezon z twoich najgorszych koszmarów. No i zobaczmy, Barcelona, Sevilla, wygrywamy. I strzela Munir, który był w podstawowym... Nie był w podstawowym składzie. Piątek został zmieniony i strzela Rakitic 2-1. No niestety,
Niestety jeszcze nie wpisał się nasz zawodnik na listę strzelców, ale myślę, że im więcej tych treningów, tym większa szansa, że tam zobaczymy go na liście. Kozak Koza, pozdrawiam całą Trzebnicę. Ty teraz pozdrowisz, odwiedzisz kiedyś Trzebnicę? Możliwe, nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć, jestem w stanie pozdrowić oczywiście i podziękować za dotację, bardzo mi miło, dziękuję za wsparcie streama. Wykupujesz udziały w Barcelonie, bo wiecie, jak ja jestem menadżerem, to wy tutaj kupujecie udziały. Trzeba by nie coś pomyśleć na ten projekt od czwartej ligi. W ogóle ktoś nam kupił Dembele, nawet tego nie zauważyłem, Bayern Monachium, co może być dosyć kłopotliwe. I znaczy to, że w sumie możemy grać ustawieniem z Vidalem w środku. To jest zmiana, którą musimy dokonać. Ustaw mu karne. Nie no, na razie zostawimy go bez karnych. Zobaczymy, jak sobie poradzi, bo ważne są te bramki z gry, słuchajcie. To mnie najbardziej interesuje, jak sobie poradzi nasz zawodnik. Bo jestem naprawdę ciekawy, czy też tak odpali, no, czy poradziłby sobie według gry w Barcelonie tak dobrze, jak radzi sobie teraz w Genui. Mamy ofertę za Rakitica, ale słuchajcie, no, nie chcę mi się na to patrzeć, po prostu. Tak jak mówię, chcę zostawić tą Barcelonę taka, jaka może być. I zobaczymy, jak to wygląda. Mecz z Sevillą i tutaj mamy 2-2. No, jak na razie nie strzela piątek, tylko to jest trzeci gol w drugim meczu Rakitica, więc srogo sobie poczyna Chorwat. My dostajemy nagrody z turnieju i tak dalej, ale to nas mało interesuje. Czas rozpocząć zmagania w La Lidze i zobaczymy, czy tutaj na przykład z takim Deportivo Alaves bodajże, tak mi się wydaje, że to jest ten zespół, tak jest, poradzi sobie nasz polski napastnik i zobaczmy. 3-0 wygrywamy. No i jest to dosyć problematyczne. Jakby nie patrzeć. Ale na szczęście tylko na 5 dni wypada nam piątek. Oj, powiem szczerze, że się przeraziłem, że to wiecie, będzie jakaś miesięczna absencja czy coś. Ale na szczęście nie jest tak źle. To oni będą urządzić w środku pola w 2018 roku. No nie wątpię, nie wątpię. My chcemy, żeby z przodu rządził nikt inny jak tylko Leo Messi. Nie Leo Messi, Boże, piątek. Co mi z tym Messim? Ale zobaczyłem tą dziesiątkę Messiego i nie mam pojęcia. Jakieś zwarcia dostałem, słuchajcie. Jakieś zwarcia dostałem w mózgu. Denis Suarez, wypożyczenie do Galatasaray. Nie chcemy nikogo wypożyczać, nie chcemy nikogo się pozbywać. Jedyne czego chcemy, to chcemy, żeby piątek rósł w siłę, żeby nie miał kontuzji, żeby wreszcie zaczął strzelać, bo miejmy nadzieję, że tak się zaraz stanie. Słuchajcie, wielkie dzięki za kolejną dotację, bo tutaj naprawdę wspieracie jak szaleni, kupujecie udziały w Barcelonie, że szok. Siema Koza, dawno cię nie oglądałem, wracam do oglądania ciebie, pozdrowisz. Wielkie dzięki Dawid, że wracasz i mam nadzieję, że teraz już nie przestaniesz. Dziękuję bardzo za dotację, oczywiście pozdrawiam, a my musimy jak najszybciej przeklikać się teraz przez to wszystko. Dostajemy ofertę za Semedo, ale my tego nie chcemy, słuchajcie. My jedyne czego chcemy to goli piątka i tyle. I przejść jak najszybciej przez te mecze, bo ja wiem, że to nie jest może najciekawszy, jak gdyby. Nie da się tego po prostu zrobić ciekawiej, do tego dążę, że nie da się w sezonie dać piątka, bo komputer sam go będzie chciał wyjąć, bo po prostu overallowo są karty lepsze. Dobrze też powiedział ktoś, żeby wywalić... dobrze też ktoś powiedział, żeby wywalić te... Jak to się nazywa? Innych napastników z ławki rezerwowych. Zaraz to zrobimy, bo rzeczywiście mój El Hadidi pojawia się tutaj co chwilę na boisku, no a to nam niezbyt pasuje, umówmy się, no bo to Polak ma być naszą podstawową siłą, jeśli chodzi o dziewiątkę. Dobra, tak więc mamy zespół, Messi w świetnej formie, wszyscy super, bardzo się cieszę, Munir, przykro mi, tutaj dajmy sobie tego pana, albo Malcoma możemy nawet dać, czemu nie, niech sobie tutaj będzie, napastników nie ma, więc jest dobrze, zapisujemy to wszystko i lecimy
I lecimy dalej. Nie no, kontuzji nie wyłączam, nie ma mowy. Słuchajcie, lecimy dalej. Mamy 1400 osób na streamie, tu prawie tuż po odpaleniu, więc bardzo dziękuję, że jesteście. Słuchajcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, a chcecie być na bieżąco z takimi projektami, z filmami, które się pojawiają, zostawcie subskrypcję na kanale w tym momencie. Będzie mi bardzo miło, a my wygrywamy 3-0. Piątek znowu schodzi, w tym razem wchodzi za niego Malcolm. Ej, zaraz się skończy tak, że będziemy mieli samych graczy defensywnych, żeby tylko komputer nie ściągał nam naszego napastnika, bo jak gdyby, ja rozumiem czemu on to robi, bo to się kalkuluje, nie, że trzeba go ściągnąć, ale no z drugiej strony wolałbym, żeby tak się nie działo. Ważne jest to, słuchajcie, że mamy komplet punktów po 3 spotkaniach, w przeciwieństwie do Atletico Madryt, w przeciwieństwie do Realu Madryt, bo jak zobaczycie, tych zespołów nie ma w pierwszej wyświetlanej u nas części tabeli. Dobra, piątek oczywiście zostaje. Pozbywamy się gracza z ofensywy i pozbywamy się nawet gracza SPO. Tutaj już naprawdę nie ma przebacz, słuchajcie. No piątka nie powinien komputer nam zastępować, bo... No bo co mogę powiedzieć? Piątka nie powinien komputer zastępować. Duty? Dutki? Duty chyba. Siema Koza, przepraszam, siema Koza, siema, wielkie dzięki za dotację, za wsparcie streama, witam w zarządzie Barcelony, usiądź wygodnie w swoim fotelu, porozmawiaj z innymi członkami zarządu i mam nadzieję, że mnie nie zwolnicie. Piątek w ogóle ma numer 17, więc spoko, a tutaj przegrywamy 2-1 z Realem Sociedad, strzela Vidal, ale chyba wreszcie nie, no możemy już, ja nie muszę tego oglądać, to jest fajne i będzie mega klimatyczne, jak mi się nie będzie śpieszyło, ale teraz mi się śpieszy, więc nie chcę tego oglądać. Trenuj go. Była reprezentacja, nie mogłem go trenować. Nie dało się. Teraz mogę go trenować i mam nadzieję, że może tu powrócić, ale oczywiście, że nie, bo nam zresetowało treningi. Fantastycznie. Dobra, weźmy go sobie tu, proszę bardzo, cyk, cyk. Dajmy go sobie tu, proszę bardzo, cyk, cyk. Co tu może dalej robić Krzysiu? Cyk, cyk, no tutaj już nic nie może, obrona nas nie interesuje, podania nas interesują, żeby jak najszybciej, jak najlepiej nam się tutaj Polak rozwijał. Mam jeszcze trudne podania, proszę bardzo. I czy mamy jeszcze jakąś możliwość ciekawego strzelania, żeby go rozwinąć? Niestety, a jakiś podań? Niestety, obrona nas nie interesuje, dribbling? Niestety, a staje fragmenty gry? To ja nie wiem, jak ja to poprzednio zrobiłem. No to weźmy sobie trening odbioru, żeby mógł wysoko zabierać piłkę przeciwnikom. Co mogę więcej powiedzieć? No spróbujmy... Spróbujmy to zrobić. No i słuchajcie, no debiut Krzysztofa Piątka w Champions League. Łatwo na pewno nie będzie. Ale gram u siebie z PSV, więc może tutaj się przełamie i może, słuchajcie, to jest gościu, który jest skrojony pod Ligę Mistrzów. Nie, ewidentnie nie jest. Szwab strzela i przegrywamy w Lidze Mistrzów, słuchajcie, w naszym pierwszym meczu. Więc ta inauguracja nie wyszła najlepiej. Luis Suarez mówi, że jest mu tu źle, a my gramy z katalońskim zespołem, czyli małe derby Katalonii z Gironą. I wygrywamy 3-1, ale zwycięstwo okupione kontuzją Leo Messiego, tak więc no co mogę powiedzieć, no wyobrażałem sobie to bardziej optymistycznie, nie jest mi tu dobrze, spoko, a Messi nie, to jest Piqué? A Messi jest na górze, a Messi wypada na 4 miesiące, więc ajajaj, niedobrze, w to miejsce wskoczy sobie Malcolm. No i tyle, no jeszcze bardziej osłabia nam się ten atak, ale może dzięki temu Krzysztof Piątek będzie głównym elementem naszego ataku, no bo tak to się teraz układa, Coutinho, Piątek, Malcolm, oni odpowiadają za strzelanie bramek i wreszcie Piątek strzela gola i to on odpowiedział na trafienie Juanfrana w 18 minucie, fantastycznie. I to mi się podoba, słuchajcie, i to mi się naprawdę podoba. Zobacz, Malcolm zadowolony, tutaj wszystko ok. Zapomniałem troszkę o treningach, więc teraz musimy też do tego wrócić. Dobrze ktoś zauważył, że mogę chyba trenować do środkowania zamiast odbioru, zobaczmy, to będzie raczej w kategorii podania i nie mogę. Nie mogę.
Nie mogę podań, nie mogę obrony, znaczy mogę obrony, nie mogę dribblingu. Mogę mu tylko jeszcze przejęcia dać, więc... dajmy mu obronę mojej bramki, a co się będzie? Niech się rozwija. Daj karne Piątkowi. Nie, słuchajcie, chcemy z gry. Albo inaczej, napiszcie na czacie, czy chcecie, żeby Piątek miał karne, czy nie. Duty, w końcu ktoś poprawnie przeczytał mój nick. Dzięki, nie ma za co, dzięki za kolejny donate. To co, dajemy karne Piątkowi, czy nie? Dajemy karne Piątkowi, czy nie dajemy? Czekam na odpowiedź, ale i widzę, że wszyscy jesteście na tak. Dobra, więc zaraz damy Polakowi karne, zobaczmy, czy to będzie prawo serii. Jest prawo serii, wygrywamy 2-1, więc ewidentnie po prostu Leo Messi zabierał mu miejsce na boisku. No i to mi się podoba, słuchajcie. Wreszcie zaczyna strzelać nasz zawodnik. W takim razie weźmy sobie jeszcze rolę. Kapitanem będzie... Będzie Busquets, niech będzie. Rzuty karne, Krzysztof Piątek. To sobie oczywiście zapisujemy. No i miejmy nadzieję, że teraz jeszcze lepiej będzie sobie radził. No, przyspieszyła na pewno ta jego kariera w naszym klubie. To jest na pewno powód do radości, słuchajcie. No i zobaczmy, jak to teraz będzie. Ładnie się tutaj kieruje w stronę 74. Nie wiem, jaki według FIFA on ma potencjał. Pewnie po jakiejś aktualizacji to skoczy na pewno bardzo wysoko. No ale teraz zobaczymy. W symulacji losowo strzelają karne. Słuchajcie, chcę zwiększyć jego szansę, więc może akurat na niego trafi. A tu przegrywamy 2-1 i nie dość, że jest to porażka, to jeszcze nie strzela Piątek, więc jest to dosyć problematyczne. Widzę, że mówicie, że jego potencjał to 7-6, 7-8, ale wydaje mi się, że po tym, co się dzieje, to niedługo będzie naprawdę mega wysoko. Może się też w ogóle okazać, tak chcę tylko zauważyć, że nie wyjdziemy naraz z grupy. I chcę tylko powiedzieć jedną rzecz. Real Madrid zajmuje miejsce 9 w tabeli. 11 punktów po 8 rozegranych spotkaniach. To jest absolutny dramat Realu Madryt. Tragedia, po prostu absolutna tragedia. Pączek, pozdrów Grześka i Krystiana. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Ta dotacja troszeczkę się zawieruszyła, więc jeśli ona była wcześniej, to przepraszam, że jej nie przeczytałem. Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam. A my przegrywamy 2-0 z Walencją. Słuchajcie, jest absolutny kryzys naszego zespołu. No co ja mogę więcej powiedzieć? Piątek wskakuje na 74, ale nie wiem, czy to nas da radę wyratować. No forma leci nam na łeb, na szyję i zwyczajnie nie wygląda to dobrze. Spróbujmy iść dalej, zobaczymy, jak to się ułoży. Ale bardzo możliwe, że zaraz spróbujemy jakiejś może innej formacji, chociaż w sumie nie. Mieliśmy zobaczyć, jak Piątek poradzi sobie w takiej jak najbardziej podstawowej Barcelonie. Więc tak zróbmy, wygrywamy 3-0. Znowuż Rakitic strzela i strzela Piątek, więc to jest jego trzeci gol od początku naszych symulacji. To oczywiście cieszy, też nie ma zmiłuj, Polak idzie do treningów, a chcę tylko zauważyć, że my mamy jeden punkt w Lidze Mistrzów, więc nie wygląda to dobrze. Co prawda strata do takiego PSV Eindhoven jest jeszcze do odrobienia, ale musimy wygrywać, chociażby z takim Interem, po prostu musimy zwyciężyć, to nie ma zmiłuj. Tiger Music, dobrze zauważyłeś, bo szczerze powiedziawszy ja nie zwróciłem na to uwagi, więc bardzo dziękuję. A my teraz przegrywamy 0-1. Liga Mistrzów jest bezlitosna dla Barcelony w tych symulacjach, a teraz po tym druzgocącym, po tej druzgocącej porażce gramy jeszcze z Realem Madryt. I wygrywamy 2-1. Niestety w El Clasico nie strzelił Piątek. Na pewno zwycięstwo ułatwił fakt, że Marcelo w 4 minucie osłabił swój zespół. No, fajnie, że wygrywamy, ale powiem szczerze, że ogólnie rzecz biorąc, jeżeli to ma być prognoza dla Dumy Katalonii przed sezonem, to troszeczkę bym się martwił na miejscu fanów Barcelony, bo no nie wygląda to dobrze, nie oszukujmy się, nie wygląda to dobrze. Porażka goni porażkę, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów. No a teraz gramy z Kordobą, gramy u siebie, to powinno być łatwe.
Łatwe zwycięstwo. Tak też się dzieje. Piątek, Malcolm, Vidal i Rakitic strzelają, tak więc powoli odnajduje się Krzysztof Piątek w Barcelonie, ale nie pozwala mu to nawet wskoczyć jak na razie do pierwszej dziesiątki strzelców. Zobaczmy, czy on gdzieś tutaj jest. Na miejscu 22 z trzema strzelonymi golami w lidze hiszpańskiej, więc naprawdę no nie jest to debiut marzeń, na pewno nie jest to debiut na miarę tego z Serie A, więc zobaczymy, słuchajcie, jak to się będzie prezentowało teraz w meczu z Rayo Vallecano. Gramy na wyjeździe, więc będzie na pewno ciężko. Miejmy nadzieję, że się uda wygrać. Wygrywamy, Coutinho z dwoma golami, Umtiti z jednym, więc niestety Piątek nie strzela. I powiem tak, bardziej zależy mi na tym, żeby strzelał Piątek, niż na tym, żebyśmy wygrywali. Teraz jedziemy na San Siro, zobaczymy jak będzie wyglądał mecz z Interem. Udaje się wygrać, znowu strzela Coutinho i znów bez bramki jest nasz polski napastnik. Słuchajcie, bardzo dziękuję, że ze mną jesteście na tym streamie. Był to tak stream znienacka, że ja naprawdę nie mam pytań o godzinie, do której was zupełnie nie przyzwyczaiłem, ale mimo to jest prawie 1500 osób, więc bardzo mi miło, że jesteście. Słuchajcie, zapraszam do subskrybowania mojego kanału, ruszcie ten licznik pode mną. Będzie mi bardzo miło, będziecie dostawiali, jeżeli klikniecie dzwonek, będziecie jeszcze dostawali powiadomienia o tym, że ja wchodzę na żywo, że są te live'y, plus oczywiście będziecie na bieżąco z moimi materiałami, które naprawdę zapowiadają się teraz grubo. Będzie parę ciekawych filmów. Piątek znowu wpisuje się na listę strzelców, to mi się podoba. A my lecimy dalej. Kontuzja zawodnika na 3 dni, wypada nam Sergi Roberto. Niestety sztab medyczny nie ma dla nas dobrych informacji, jeśli chodzi o Leo Messiego, bo cały czas Argentyńczyk poza grą, a myślę, że on by nam się stanowczo tutaj przydał. Okej, kolejny trening zrobiony. Już zaraz Krzysztof Piątek wskoczy na poziom karty złotej w Ultimate Team, a my też już zbliżamy się do połowy tego sezonu. I zobaczymy jak to będzie. Będzie to sezon raczej krótszy niż zwykle, o tyle, że w Lidze Mistrzów nie zagramy i chyba nie zagramy nawet w Lidze Europy. Zajmiemy prawdopodobnie ostatnie miejsce w grupie. Więc to będzie naprawdę ciężka sprawa. 1-1 z Atletico na ich stadionie. Rakitic dla nas, niestety nie Krzysztof Piątek, a my teraz gramy z PSV. I powiem szczerze, jeżeli my wygramy z PSV, a Inter przegra ze Spursami, to my możemy nawet z tej grupy wyjść, ale musimy wygrać z PSV. A gramy w Holandii i dodatkowo, jak sami wiecie, w Lidze Mistrzów nie gramy dobrze. Chociaż wygrywamy, Rakitic z Vidalem, czyli środek pola sprawia, że przechodzimy dalej, jeśli chodzi o ten mecz, bo oczywiście jeszcze nie jeśli chodzi o grupę, bo wydaje mi się, że tutaj decydujące będzie starcie z Tottenhamem, ale na tym się na razie nie skupiajmy. Pamiętajmy o tym, żeby trenować polskiego napastnika, to jest najważniejsze. Krzysztof Piątek, żeby się tutaj rozwijał. I miejmy nadzieję, że to się przełoży na gole, że na przykład to 75 będzie taką barierą, że on wskoczy na ten pułap gwiazdy. I zobaczmy, jak to będzie wyglądało, słuchajcie. Mam nadzieję, że zaraz też Messi będzie mógł wrócić. Mamy analizę meczu. Messi był pokazany, ale jego nie mamy jeszcze. Kontuzja na treningu. Felipe Coutinho teraz wypada nam na 3 tygodnie. No nie ma szczęścia, słuchajcie, absolutnie nie ma szczęścia. Mamy zespół i co tutaj jest? Malcolm. Messi jeszcze nie wrócił z tego co widzę. Czy wrócił już? Nie, jeszcze nie wrócił. No to Coutinho spada, to tu w to miejsce wskoczy Luis Suarez na skrzydle. Wiem, że to nie jest skrzydłowe, ale co poradzić? No mamy napastnika, który go tutaj wygryza ze składu. Haha, wygryza Luisa Suareza. Takie śmieszne. Dobra, zobaczymy jak będzie wyglądał mecz z Cordobą. Miejmy nadzieję, że dobrze. Miejmy nadzieję, że tutaj uda się zdobyć zwycięstwo. Udaje się. Udaje się też zdobyć kontuzję Gerarda Piqué. Patrzcie, Suarez wchodzi, od razu strzela, nie? To jest dzik. A my jesteśmy ocenieni na 90 oceny ogólnej. Powiem szczerze, że dosyć optymistycznie. I tak, najlepiej by było wygrać z Tottenhamem i tyle, ale... No tak, no. No tak, po prostu. Co ja mogę powiedzieć? Najlepiej będzie wygrać z Tottenhamem, po prostu. Zobaczmy, nie chcę zmieniać formacji, słuchajcie, chcę, żeby to była taka Barcelona, jaka gra w FIFA. Zobaczymy, czy to sobie poradzi. My remisujemy z Tottenhamem. 79 minuta sprawia, że... Gol w 79 minucie Eriksena sprawia, że...
że możliwe, że nie przechodzimy dalej w Lidze Mistrzów. Zobaczmy, jak to wygląda. Weźmy sobie kalendarz. Mamy gdzieś pokazaną Ligę Mistrzów, to już jest rozlosowane, czy jeszcze... Jeszcze nie. Dobra. Więc poczekajmy w takim razie chwilę. Mamy teraz mecz z Levante. A potem będziemy patrzyli, jak to wygląda dalej. Kalu pod presją oczekiwań przed debiutem, czyli Salomon Kalu, były zawodnik Chelsea. Teraz wraca do Londynu, by grać w Tottenhamie. Ciekawa opcja. Wejdź w tabelę. No, muszę powiedzieć, że Real Madryt mógłby wyglądać dużo lepiej. Real Madryt mógł wyglądać dużo lepiej. I widzę wejść w tabelę, czyli prawdopodobnie... przegrywamy, znaczy prawdopodobnie spadamy do Ligi Europy. Czekajcie, bo widzę, że się śmiejecie. Ktoś pisał, że Lech Poznań wygrał z PSG. Czy to jest prawda? Chciałbym to zobaczyć, bo nie chce mi się w to wierzyć. Okej, my niestety będziemy grali w Lidze Europy. Okej. Gdzie jest? Jest Lech Poznań. I Lech Poznań remisuje z Napoli. Lech Poznań przegrał z PSG i przegrał z Liverpoolem. Nie. Gdzie wy to widzicie? Lech 2-1. Nie ma 2-1 dla Lecha. Chyba, że on prze... Czekajcie. PSG. Zremisował z Liverpoolem. Rzeczywiście, Lech wygrał z PSG, proszę bardzo. No tak czy siak, zajęli piąte miejsce, znaczy czwarte miejsce, ale 5 punktów w grupie tego typu, to naprawdę by było coś dla polskiej drużyny. Słuchajcie, nieważne jaka to by była drużyna, gdyby w takiej grupie zdobyła 5 punktów, to by było naprawdę imponujące, że gdyby pokonali PSG. Oj, to nawet nie chcę myśleć, co by się działo. No ale niestety, takie rzeczy w rzeczywistości się nie dzieją. Niestety też Piątek nie gra w Barcelonie. Ajajajajaj, wygrywamy 0-1, ale zacięty jest ten polski rewolwer strasznie, no naprawdę strasznie. W dodatku, to co istotne, słuchajcie, zawodnik wraca po kontuzji, Felipe Coutinho, to cieszy. I musimy wywalić Munira stąd, absolutnie, bo on zajmuje miejsce piątka znowuż. Bo to komputer na jeden mecz zrobił. A nie, bo to komputer będzie robił regularnie, bo Pique wypada i on wtedy wrzuca tego. Dobra, więc tutaj wejdzie sobie Longley. Tyle. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Słuchajcie, czekamy na kolejny mecz z Villarrealem. Oczywiście po drodze zrobimy treningi. Piątek już jest na poziomie 75, co oczywiście cieszy. Fajnie, że tak ładnie nam się rozwija nasz zawodnik. Dobra, słuchajcie, ja muszę na sekundkę zejść na dół. Dosłownie jest to pół minuty. I zaraz wracam i lecimy dalej. Więc nie wychodźcie nigdzie. Ja zostawię wam ten mecz z Villarrealem, tak żeby się symulował powoli. Myślę, że do końca tej symulacji bez problemu wrócę. Nawet w pierwszej połowie powinienem zdążyć, więc zaraz wracam dosłownie.
Okej, okay, tak więc mamy już spotkanie z Celtą Vigo. Fajnie, że Piątkowi udało się strzelić. I w drugim meczu z rzędu strzela. Proszę bardzo, duet Suarez-Piątek radzi sobie bardzo dobrze. Mi zostały trzy gry ze kanapki. Jako, że ja sam nienawidzę, jak ktoś je na streamach, to na chwileczkę, dlatego też się nie włączałem od razu. Na chwileczkę jeszcze wyłączę kamerkę. Będziecie widzieli te symulacje, to potrwa... Oceniam te trzy gryzy na jakieś 45 sekund, bez dużo rzucia. A ja sam nie znoszę, jak ktoś je na streamach, więc nie chcę wam fundować tego widoku. Nie mam zamiaru tutaj mlaskać, mówić z pełnymi ustami i tak dalej. Bo jak mówię, sam tego absolutnie nie znoszę, więc szybko to robię i zaraz będę też czytał dotację. Dosłownie 45 sekund, a tutaj będę symulował wam to wszystko cały czas, więc easy. Okej, bardzo dziękuję wszystkim za cierpliwość, że byliście tutaj, mimo że przez chwilę nic nie mówiłem. Bardzo dziękuję za smacznego wszystkie, które się przewaliły przez czat. I Michałowi dziękuję za dotację. Siema koza, dzisiaj trafiłem też Tegena. Pozdrów mnie i moich kolegów Tajfuna, Kaczora i Este. Pozdrawiam serdecznie, bardzo, bardzo serdecznie. Dobra, lecimy dalej. Muniain najlepszym zawodnikiem miesiąca. Więc będzie ciekawie. Ogólnie rzecz biorąc, muszę powiedzieć, że boję się trochę dzisiaj o to, jak wypadnę, bo gram dzisiaj gram dzisiaj mecz i mam jeden problem. Przez ostatnie dwa dni testowałem dwie nowe pary butów. Ja mam problem taki i to nie jest kwestia tego, czy model jest dobry, czy zły, jak gdyby zupełnie nie o to chodzi, ale mi nowe buty bardzo często rozwalają pięty. Jakby to powiedzieć, znaczy wiecie, przy ścięgnie Achillesa rozwala mi się. Zawsze jak testuję nowe Nike i bardzo często jak testuję nowe Adidasy, to nie jest tak, jak mówię, kwestia tego, czy buty są złe, czy ten, bo nie wiem, w Nemezisach, który grałem bardzo dużo i grało mi się fantastycznie, też na początku. Po prostu każde nowe buty muszą mi się przyzwyczaić do pięty, mam taką budowę stopy i no i nic z tym nie zrobię. I muszę powiedzieć, że boję się dzisiejszego meczu, bo mam... Na ścięgniach Achillesa mam przekrój przez wszystkie warstwy skóry do mięsa. I boję się, jak to będzie. Kupiłem dużo wazeliny, żeby wysmarować skarpetkę. To jest mój pro tip. Wziąłem go z łączy na spiłka. Widziałem, jak Krychowiak to robi. I to bardzo pomaga rzeczywiście, ale w pewnym momencie ta wazelina się i tak wyciera i jest to dosyć problematyczne. Polej wodą przed meczem. Wiesz co, tylko że ja gram w koszykówkę. Jakbym polał buty do koszykówki wodą przed meczem, to by się skończyło fatalnie dla wszystkich. Więc niestety tak nie mogę zrobić. Dobra, tak więc weźmy sobie, zobaczmy. Messi jest zdrowy, to mnie oczywiście cieszy. To co, wyjdziemy najmocniejszym składem bez oczywiście... Bez Suareza i bez żadnych napastników tutaj. Pique wyzdrowiał, więc jego sobie damy. No jest dobrze, jest dobrze. Tak więc to możemy sobie zapisać i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Z takim wzrostem w koszykówkę? Tak, bo w koszykówce nie chodzi o wzrost. Znaczy, nie jest aż tak istotny, jakby się mogło wydawać. Co my tutaj mamy? Przyszłość Luisa Suareza w klubie. Panie.
Panie, przyszłość Luisa Suareza nas nie interesuje. Nas interesuje przyszłość naszego napastnika, jakim jest Krzysztof Piątek. Widzicie, że Real Madryt próbuje odpowiedzieć na nasz próbuje odpowiedzieć na nasz atak, kupując Baza Dosta. Aczkolwiek szczerze powiedziawszy, patrząc na tabelę, z całym szacunkiem dla Realu, nie wiem, czy cokolwiek im pomoże. Tak czy siak, my gramy teraz z Leganes. Nie powinno być to spotkanie zbyt trudne. Chociaż w tej karierze wszystko jest zaskakujące. Piątek, proszę bardzo, wpisuje się na listę strzelców po raz kolejny i to mnie cieszy. Z 1,75 m mam wzrostu, 4, nie wiem w sumie. Przyznam, że się... Nie wiem, kiedy się mierzyłem. Może na komisji wojskowej pewnie mi mierzyli. Ale to było 5 lat temu. O Boże. Przerażająca myśl trochę, że to było tyle czasu temu. Piątek bez gola niestety. Więc tyle. Jakby wzrost ma oczywiście znaczenie, tak jak się gra w NBA czy coś, ale na tych amatorskich, ten za tym w NBA nawet Isaiah Thomas, jakie miał sezony. O czym my mówimy? Nate Robinson był dzikiem. Oczywiście ten wzrost mały mu nie pomagał, ale kwestia jest tego, co się umie, a nie tego ile się ma wzrostu i tego, co się widzi na boisku i tak dalej. Cześć, pierwszy raz jestem na twoim streamie. Bardzo mi miło. To zasubskrybuj i zostań na dłużej. Mam nadzieję, że ci się spodoba. I tyle. Ej, to nie jest tak, że myślałem, że mam mniej. Bo ja nie... Inaczej, ja nie jestem wysoki, broń Boże, ale ja nie jestem też tak kuriozalnie niski, jak to wygląda na nagraniach z chłopakami. Problem jest taki, że kurczę, cała ekipa poza mną ma po 5 metrów wzrostu. I tu jest problem, że Lachu zmienia żarówki w lampach drogowych, po prostu stojąc i wykręcając. Nie wiem, nie, ale serio, przecież Lachu, Kamil, gdy oni są naprawdę wysocy. I to tak psuje perspektywę. Jak ja bym grał z Messim na przykład, nagrywał z Messim, byście powiedzieli... dwóch wysokich chłopaków, bo byśmy jeszcze tak kamerę ustawili, żeby wyglądało, że mamy pod 1,80 m. I to jest problem, nie? To jest problem perspektywy. Jak zobaczycie, że jak nagrywam z kimś, no, kto nie jest wielki jak dąb albo sekwoja, to już nie wygląda to tak źle. To nie wygląda tak źle. Jakby średnia wzrostu w Polsce, to myślę, że to jest 1,07 m. Czekajcie, zobaczmy, jaka jest średnia wzrostu w Polsce, bo tego nie wiem. Myślę, stawiam 1,70 m. Stawiam 1,75 m. Średnia wzrostu w Polsce, mężczyzn. Sprawdzam to na stronie, której nazwa jest tak mało mnie ten, ale gdzie my tutaj mamy? Średni wzrost mężczyzn w Polsce wzrósł. To teraz jest 1,77,4 m. To nie jest tak źle ze mną, słuchajcie, to jest, nie jest tak źle ze mną, ale to jest strona, która ci da 5 prostych sposobów, jak schudnąć. Kliknij w ten link, pobierz 100 wirusów i będzie dobrze. Czekajcie, zobaczmy. O, na Wikipedii spróbujmy. Wiecie, że najniższym człowiekiem w 2010 roku był He Pingyong? I miał 73 cm wzrostu. To ciekawe. A najwyższym 2,72 m. Damn, prawie 3 m. O Boże, dobra. Słuchajcie, wracajmy jednak do Barcelony. Wracajmy jednak do Barcelony, bo tutaj czas mi się kurczy nieubłaganie. Więc lecimy. Lecimy dalej. Zobaczmy, jak to będzie. Ile goli ma Piątek? No, za mało. Zobaczymy sobie w podsumowaniu na sam koniec, słuchajcie, bo ja już zgubiłem troszeczkę rachubę, ale myślę, że Piątek będzie miał poniżej 10. Teraz mam nadzieję, że się odblokuje, słuchajcie. Trzymam za niego kciuki, no nie? Trzymam za niego kciuki, więc mam nadzieję, że się tutaj odblokuje nam nasz zawodnik. Mój młodszy kolega ma 1,90 m przy niecałych 15 latach. To bardzo niedobrze. Znaczy serio, bo to bardzo źle wpływa na organizm, jeżeli jest tak wysokim, w tak młodym wieku. Kości są słabe, kręgosłup siada i to jest duży problem. Nikogo nie potrzebujemy. Marcin, bardzo dziękuję za chęć pomocy. Ale dzisiaj jakby zrobiliśmy tylko jeden transfer, nawet bezgotówkowy, bo musieliśmy go po prostu przenieść poza grą. I sprawdzamy, jak Krzysztof Piątek poradziłby sobie w Barcelonie, z którą jest łączony. Więc robimy to po prostu w taki bardzo patologiczny sposób, nie robimy żadnych wzmocnień, nie zmieniamy nic w formacji. Jestem po prostu ciekawy, jak to by było, gdyby on się miał przenieść i tyle.
Nagraj coś z siatki. Nie lubię siatkówki, przykro mi. Dobra, automatycznie niech się to nam zastąpi. Ważne, że piątek jest podstawowym. Czy otwieram paczki Ligi Mistrzów? Tak, będę otwierał paczki. Już niedługo będę pakował opening na kanale. Piątek, chłopie, żeś się rozstrzelał. To mi się podoba. To mi się naprawdę podoba. Teraz Athletic Club jest naszym rywalem. Lecimy, zobaczmy. Myślałem, żeby nagrać coś z koszykówki, ale wydaje mi się, że to ma miało słaby odbiór. Nie, że to nie byłoby nic interesującego. Jakby wyświetlenia raczej nie byłyby. Nie byłyby ciekawe, więc. Więc wydaje mi się, że nie. Chociaż myślałem już o tym parę razy, tylko trochę nie wiem. Tylko nie wiem troszkę nawet, co miałbym zrobić, bo. No bo tyle. Kozo, mam jutro operację. To mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i że to nic poważnego. Jak coś poważnego, to trzymam kciuki, żeby się udało i żebyś się jak najszybciej wrócił do sprawności normalnej. Dobra, mamy teraz mecz Ligi Europy. No kto by się spodziewał, że wielka Barcelona nie wyjdzie z grupy. Albo tak jak się mówi w Polsce, awansuje do Ligi Europy. Dobra, zobaczmy mecz z Spartakiem. Remisujemy 0-0. Wow. Naprawdę srogo. Ja bym chciał poglądać kosza, więc jak chcesz, to nagraj, najwyżej się nie przyjmie. No widzisz, dla ciebie najwyżej się nie przyjmie, a dla mnie to jest moja praca. Jak się nie przyjmie, to jest bardzo źle. Jakby to nie jest tak, że najwyżej coś nie wyjdzie. Niestety. Ja już miałem 5 operacji na nogę, to współczuję. Jeżeli to prawda, to naprawdę współczuję. Patrzcie, piątek, Messi, Sampe. Liderzy Barcelony, Messi i piątek. Ej, ale naprawdę trzeba przyznać, że Krzysiu nam się tutaj ładnie rozegrał i bardzo mnie to cieszy, słuchajcie, że zaczyna rzeczywiście strzelać, że te treningi, które robimy, przynoszą skutek. No co prawda tutaj mu się nie udało, ale naprawdę. Naprawdę nie jest źle, słuchajcie. Ja mam 15 lat, 1,96 m, waży 74 kg. No to musisz pracować teraz, żeby ładnie to wszystko obudować mięśniami, ale nie chodzi o to, żeby pakować, tylko żeby jak gdyby ten. To są te mięśnie głębokie, tak? Żeby to wszystko było, wiesz, jakby, żeby się nie pozrywać zaraz, ani nie mieć jakichś kontuzji głupich. Trzeba bardzo rozsądnie to zrobić, więc warto się z kimś skontaktować, żeby, jeżeli uprawiasz sport, nawet jeżeli nie uprawiasz, żeby ładnie się obudować, bo. No bo to może być ryzykowne po prostu. Koza, kiedy stream od paczek do chwały? Wiesz co, nie wiem. Dzisiaj raczej nie. Piątek w ogóle jako jeden strzelił gola. To rzadko się u nas zdarza. Zawsze jak strzelał, to raczej w pakietach z innymi zawodnikami. Zobaczymy. Teraz gramy El Clasico. Może pojutrze będzie stream? Zobaczymy, słuchajcie. Zobaczymy, jak to będzie. Real Madrid, Barcelona. Remisujemy. Piątek jeszcze nie strzelił gola w El Clasico. A szkoda. Liczyłem, że może mu się to uda. Dobra, chłopie, dawaj, szybko trenuj i lecimy dalej, bo tutaj mnie czas goni. I ten. Najlepsze jest to, że za każdym razem, jak sobie przypomnę o treningach, to się pojawiają komentarze, że zapominam o treningach. Ale dobrze, że piszecie. Tylko śmieszne, że akurat sam sobie przypomnę, zanim wy zdążycie to napisać. Więc robimy treningi. I lecimy dalej. Słuchajcie, mam do was takie bardzo. Bardzo kontrolne pytanie, to nie jest nic poważnego, napiszcie tak albo nie. Czy gdybym zamiast na YouTubie streamy robił na Facebooku, oglądalibyście? Tak albo nie, napiszcie. Szczerze, po prostu szczerze. Piątek znowu strzela. A my lecimy. My lecimy dalej. Okej. Okej, mniej więcej takiej odpowiedzi się spodziewałem, więc byłem tylko po prostu ciekawy. Dobra, teraz gramy z Sassuolo, proszę bardzo, mecz na szczycie Barcelona, Sassuolo. I piątek strzelam, tak jak gramy z włoskim zespołem, to mamy postrach włoskich zespołów. Czyli rozumiem, że streamy na YouTubie są waszymi ulubionymi, tak? Czyli, a gdybym streamował na Twitchu, czy gdybym streamował na Twitchu zamiast na YouTubie, czy oglądalibyście? To jest moje pytanie do was. Czy gdybym oglądał na Twitchu zamiast na YouTubie, czy byście oglądali? To jest moje pytanie do was.
Okej, takiej odpowiedzi też się spodziewałem. Czyli widzę, że YouTube jest absolutnie dla was najlepszy. Rozumiem, że YouTube jest najfajniejszy i chcielibyście, jakby najbardziej lubicie streamy na YouTubie. Dobrze rozumiem, tak? Bo to jest dla mnie ważne, bo tak jakby czasami się zastanawiam, czy może nie spróbować gdzie indziej. Żeby mieć, wiecie, jak gdyby różne rzeczy w różnych miejscach, bo zawsze jest to bezpieczniejsze, nazwijmy to, ale rozumiem, że wolicie YouTube'a i tyle. Dobra, to jest spoko. Dobra, tak więc to mamy zrobione. Jeśli chodzi o wiadomości, wyczyściliśmy to sobie i teraz słuchajcie, no czekamy jak najszybciej, to już jest marzec, więc czekamy, żeby skończyć ten sezon za chwilę. Znowuż nie zrobiłem treningów, ale to zaraz to ogarniamy. I zobaczmy, Villarreal Barcelona 0-0 mimo czerwonej kartki i lecimy dalej. Koza, jak coś, podobno w tej chwili Pogba jest koksem, a tak się mówi o jego transferze do Barsy. A i tak się mówi o jego transferze. Tak, ale wiecie, jak gdyby tutaj się skupiamy tylko na piątku, zobaczymy, może nie strzela z Realem, to może chociaż z Atletico uda mu się tutaj coś strzelić. Niestety nie, Coutinho wpisuje się na listę strzelców. Muszę przyznać, że jakby tak patrząc obiektywnie, to Coutinho jest absolutnie chyba najlepszym zawodnikiem Barcelony, tej naszej Barcelony w tym sezonie. Koza, czym się różni stream na Twitchu od streama na YouTubie? No tym, że jest na Twitchu, a nie na YouTubie. Po prostu. Dobra, gramy teraz z PAOKiem. To już jest co? Półfinał? Nie, ćwierćfinał. Nawet mam napisane. Wow, ja to jestem jednak... Nie wiem, czy to jest dwumecz, czy jeden mecz. Fajnie by było wygrać tak czy siak. 4-1. Piątek z dubletem. To jest pierwsza podwójna zdobycz naszego zawodnika, słuchajcie. Bardzo mnie to cieszy. I Bartix dał nam do Nate'a, bardzo dziękuję. Pozdro koza oraz czat YouTube. Bartix was pozdrawia, wy możecie pozdrowić Bartixa teraz. Wielkie dzięki za dotację, witam w zarządzie Barcelony. A my lecimy dalej. Słuchajcie, no biorąc pod uwagę to jak ten sezon wyglądał, mamy bardzo dużą przewagę w lidze. A co ciekawe, Real Madrid chyba jest już drugi? Widziałem go gdzieś w okolicach trzeciego miejsca. Ale na pewno ciekawe jest to jak dobrze sobie zaczął jak sobie dobrze zaczęli radzić królewscy, biorąc pod uwagę to, jak w głębokim kryzysie byli. Więc patrzcie, jakby wszystko może się sypać, ale i tak wraca na swoje miejsce. Vidal z czerwoną, ktoś tam z kontuzją, no takie życie, no co ja poradzę. Na szczęście nie jest to kontuzja... nie jest to kontuzja piątka. Ten Messi nam znowu wypadł na 3 tygodnie. No nie wygląda to dobrze, słuchajcie, nie wygląda to dobrze, jeśli chodzi o Argentyńczyka. No a my lecimy dalej. W ogóle muszę powiedzieć, że mam Glika w tej FIFA i spisuje się całkiem nieźle. Jakby mam taki bardzo lichy skład, bo na razie trzymam sobie końsy i gram taką popierdółką, ale mam Gliksona na przykład i muszę powiedzieć, że wygląda to naprawdę dobrze. Okej, gramy teraz za Alavés. Tutaj już niech zmiany zrobi sobie sam komputer. I piątek, jedyny gol w meczu i wygrywamy, to mi się podoba, naprawdę rozpędza nam się nasz napastnik, szkoda tylko, że zaraz to nam się skończy sezon, ale może z Levante byś coś strzelił, nie obrażę się, słuchajcie, naprawdę się na niego nie obrażę. Dublecik, ej no, Krzysiek Piątek, tak jak w rzeczywistości na początek sezonu był nie do zatrzymania, tak tutaj na koniec sezonu staje się główną siłą napędową Barcelony, więc może rzeczywiście coś jest w tym zainteresowaniu Dumy Katalonii Polakiem. Zobaczymy oczywiście podsumowanie na koniec sezonu. Teraz gramy półfinał z Bayerem Leverkusen, więc fajnie by tutaj było się nie wysypać. Pierwszy mecz gramy w Niemczech. Liczymy wszyscy oczywiście na piątka. I piątek strzela, Titi strzela, Roberto strzela i fajnie, wygrywamy 1-3. To jest naprawdę super sprawa. Mordo, częściej streamy. No staram się robić jak często tylko mogę, ale ja głównie swój content opierał na materiałach, które lubię robić i które wy lubicie oglądać. Ale fajnie, że wam się podobają też takie streamy. Też te eksperymenty karierowe, fajnie, że się przyjmują. Bardzo mi miło. I tak jak mówię, jeżeli ktoś jest nowy, to zapraszam do subskrypcji w tym momencie. My musimy zagrać teraz jeszcze drugi mecz półfinałowy z Bayerem Leverkusen, aczkolwiek wydaje mi się, że to jest tylko formalność, biorąc pod uwagę to, jak dobrze nam poszło w pierwszym meczu. Tutaj nie oszukujmy się, że to była miazga absolutna. 2-1 wygrywamy, Leo Messi strzela. No i fajnie, Paulinho nam strzelił. Ciekawy jestem, czy to jest ten Paulinho,
Paulinho czy nie. Dobra, odznaczmy sobie tylko te wiadomości, bo to nas oczywiście nie interesuje, tego nie chce nam się czytać. I teraz gramy z Getafe, a potem Real Sociedad. No, jeśli chodzi o mistrzostwo Hiszpanii, to się nie martwimy. Chciałem powiedzieć, ale nawet już się nie ma czym martwić. Zdobywamy mistrzostwo, co jest ogólnie ciekawe, biorąc pod uwagę to, że że ten skład miał różne perypetie, no umówmy się. Jakby też gramy bez Luisa Suareza cały sezon. Bez Messiego graliśmy jak długo, więc jest to naprawdę ciekawa opcja. Piątek zbliża się do swojego chyba maksymalnego pułapu, z tego co mówiliście, bo do 78. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Weź w ogóle, skończ raz jakąś karierę, bo ciągle jak widzę, to robisz live'y, to z innych piłkarzy klubów. No bo kończę te kariery, ale to co mam robić karierę do 2030 roku, bo ty tak chcesz? Ja kończę kariery wtedy, kiedy uważam, że jest ich koniec. I wtedy, kiedy ja je kończę, to je, uwaga, kończę. To jest moja odpowiedź. Dobra, zobaczmy w takim razie, jak to będzie wyglądało dalej w meczu z Realem Sociedad. 3-1 wygrywamy, Coutinho z dubletem, no jest absolutnie... absolutnie, słuchajcie, no najlepszy u nas, zobaczmy, Coutinho 18 goli, ale Krzysiu Piątek, proszę, 6 miejsce, 14 bramek, czyli ci, którzy mówili, o tym, że będzie miał 15 goli, mają rację, bo jeszcze przecież to nie są bramki zliczone z innych rozgrywek, a tutaj Piątek właśnie mówi, że będzie miał 15 goli w lidze, więc nie wygląda to źle. Ogólnie pamiętajcie, jak gdyby to jest o tyle też no wyizolowane, takie naściemniane, że no Piątek nie grałby całego sezonu w Barcelonie, gdyby przeszedł. To jest oczywiście pewne, może kiedyś tak. I życzę mu tego, wiecie, i życzę mu tego z całego serca, ale no gdyby przeszedł rzeczywiście do tej Barcelony jakimś cudem jako rezerwowy, no to grałby ogony albo w jakichś takich mało ważnych meczach, no nie oszukujmy się w tym pierwszym sezonie, ale wydaje mi się, że coś takiego jest naprawdę ciekawe, żeby sprawdzić. Ktoś się pytał, kiedy kariera chińskim klubem? No karierę chińskim klubem zrobiliśmy, jest na kanale Koza Stream, link do niego macie w opisie, Zordan też go puszczał na czacie, więc sprawdzajcie. My wygrywamy dzięki bramkom Coutinho i proszę bardzo, piątka, co oczywiście cieszy, a kariery chińskim klubem nie robimy dalej, bo ten jeden sezon wystarczył, a potem co mamy robić? No jakby tam się niewiele dzieje, no. W tej karierze, jakby gramy z jakimiś jaśkami w tej azjatyckiej lidze mistrzów, gramy w chińskiej lidze, nie ma możliwości sprawdzenia się z zespołami z ligi, jak gdyby z lig europejskich, więc to nie ma w ogóle racji bytu. Jedyna rzecz, którą można by było zrobić, to przenieść chiński klub do ligi angielskiej na przykład z dużym budżetem, próbować go zbudować od nowa, to jest jedyna rzecz, bo to nie ma w ogóle sensu. Dobra, wygrywamy Puchar Hiszpanii i teraz gramy z Liverpoolem, który ciekawy, no raczej nikt raczej by nie powiedział, że finał Ligi, znaczy, że finał Liverpool-Barcelona to będzie finał Ligi Europy. No ale życie, a w zasadzie FIFA pisze różne scenariusze i fajnie, że spotykamy się z takim zespołem. Jeżeli wygramy, to zdobędziemy potrójną koronę, też nie taką, którą sobie wymarzyliśmy. No ale co zrobić, słuchajcie, gdyby w finale Ligi Europy Piątek strzelił bramkę, to by było znakomite zakończenie tej serii. Jak na razie w 7 minucie na listę strzelców pisał się Messi, 30 minut później odpowiedział mu Mane. Po godzinie gry wynik się nie zmienia, wszedł tylko Shaqiri za Keitę. I zobaczmy, co się tutaj jeszcze nam wydarzy. Messi dokłada drugiego gola. I wygrywamy 1-2 Ligę Europy. Tak więc potrójna korona. Taka trochę w wersji biednej zdobyta przez Barcelonę. Jak rozumiem, było to ostatnie spotkanie, które zagraliśmy w tym sezonie, dlatego co? Warto... nie mam muzyki, bo się wyłączyła. Nie wiem czemu. Dlatego warto przejść do podsumowania. Zobaczmy więc, jak to wygląda, jeśli chodzi o nasz zespół. Centrala składu. Zobaczmy statystyki. Podzielmy sobie tak, kto zdobył najwięcej asyst w sezonie? Sergi Roberto, 17 asyst, 1 gol. Ale zobaczcie na to, Ivan Rakitic z naprawdę niesamowitym sezonem, bo w 63 spotkaniach 19 goli, 16 asyst. To wygląda świetnie, a jeśli chodzi o trafienia, Coutinho, 27 goli, 5 asyst i Krzysztof Piątek kończy sezon z 23 trzema trafieniami, więc jest to naprawdę
imponujące, słuchajcie, jeśli chodzi o Polaka. W 38 meczach Ligi Hiszpańskiej strzelił 15 goli. Średnia ocena ogólnie to 7-10, więc naprawdę nie jest źle, słuchajcie. Jedną asystę zaliczył. Uważam, że... że nie jest źle. Naprawdę uważam, że nie jest źle, jeśli chodzi o Polaka. Teoretycznie moglibyśmy teraz walnąć go na ławę i symulować Suarezem sezon i zobaczyć, który byłby lepszy. To by mnie zastanawiało, słuchajcie. Ale wydaje mi się, że nie ma co. 23 lata, 23 bramki. Nieźle, naprawdę nieźle, słuchajcie. Nie spodziewałem się tego, więc jeśli ktoś zastanawiałby się, gdyby Piątek miał rozegrać w Barcelonie sezon, to proszę bardzo, no, tak by to wyglądało. Jestem ciekawy, szczerze, czy by nas wywalili z tej Barcelony. Skoro mówi się, że może teraz Ernesto Valverde zostanie zwolniony. Makieso o tym pisze. To nas by wywalili, możliwe, że na pewno. Prawdopodobnie by nas wywalili. Co uważasz o możliwości zwolnienia Valverde i zatrudnienia Auriego? Według mnie Valverde jeszcze powinien zostać chociaż do zimowego okienka. No ja to bym wolał, żeby Auri trenował kiedyś Arsenal, ale w sumie może się podszkolić na Barcelonie, a potem przejść do Arsenalu. Dobra, tak więc słuchajcie, jedyne co zrobimy jeszcze na sam koniec, to dajmy wytrenować się Piątkowi, dajmy mu ostatnią szansę, ostatni trening, jak ostatnia niedziela, to ostatni trening. Osiągnęliśmy jego maksymalny potencjał według tego, co wypisaliście, 78. No i co? No to jest chyba odpowiedź na pytanie, jak Piątek poradziłby sobie w Barcelonie.